krzyż to jest początek naszej państwowości. Właśnie to pod tym znakiem Polska, to co pisali nasi poeci, Polska jest Polską, a Polak Polakiem. I to jest tak, że to jest po prostu, my jesteśmy wpisani w historię krzyża. Polska to jest jedyny kraj, chyba jedyny kraj, którym aktem założycielskim jest chrzest. Przyjęcie chrztu i mamy państwo w zasadzie, tak, od tego momentu. Czy ten krzyż to jest początek naszej państwowości. Właśnie to pod tym znakiem Polska, to co pisali nasi poeci, Polska jest Polską, a Polak Polakiem. I to jest tak, że to jest po prostu, my jesteśmy wpisani w historię krzyża. Jako naród cały i społeczeństwo. Trzeba powiedzieć, że też to wychowanie katolickie w naszych tych rodzinach to była podstawa. No wielu też to wywodziło się z rodzin, no trzeba do tego się cofnąć. Jak moja rodzina, to rodzina Jakowska, tak? Ojciec był w AK, wujek w AK, walczyli, jakiś tam, znaczy ojciec może nie walczył, ale w sensie takim, ale po prostu byli w organizacji, tak? I to wychowanie było przeniesione, to te pieśni religijne, ten patriotyzm, który zaszczepił mi tata i mama, i te opowieści z partyzantki, tak, która tam była dość mocna w naszych rejonach. Także to wszystko gdzieś kipiało. No, poza tym to historia, którą ja bardzo lubiłem osobiście, ponieważ to Blisko Maciejowice, bitwa pod Maciejowicami, dom, gdzie tam pojmali Kościuszkę, tak, to wszystko tak gdzieś tkwiło przynajmniej we mnie i wiedziałem, że i w kolegach ta historia, historia Polski. Także poza tym dla nas te zachowanie tej dyrekcji, tych komunistów, przepraszam za wyrażenie, było takim, no, dla nas to ci ludzie, dla mnie później, i są i teraz, i byli, to są obcym ciałem w naszym narodzie. Wypadek Grzegorza Przemyka niczego ich nie nauczył. Chcą strajku okupacyjnego? To będą go mieli ze wszystkimi konsekwencjami. Odetniemy to miejsce od świata. Sprowadzimy milicję nawet z Warszawy. I ZOMO. I odbywało się to w podziemnym przejściu między korytarzem głównym a salą gimnastyczną, które wypadało w podziemie, więc mieliśmy wrażenie, że spotykamy się w katakumbach jak w ogóle pierwsi chrześcijanie. Niesamowite doznanie moralne i religijne, niewymuszone, akcja solidarności modlitewnej z młodzieżą z Miętnego. Oczywiście szybko Służba Bezpieczeństwa zaczęła się tym interesować, były próby rozbijania jakiś intryg, zmylenia, zamykania pomieszczeń, no żeby tylko rozbić ten akt solidarności, dlatego że władzę chyba najbardziej denerwowała powtarzalność. Nie było miejsca dla ciebie, choć czekaliśmy z nadzieją. Każdy ma swoich Herodów, którzy z nadziei się śmieją. Nie było miejsca Miejsca dla dla Boga, Boga, zawarto zawarto przed przed Panem Panem Rady. Rady. Bo zamiast zamiast tej tej betlejemskiej czerwona Betlejemskiej czerwona gwiazda gwiazda nad nami, nie było miejsca dla Boga, zawarto zawarto przed przed Panem Panem Rady, Rady, bo bo zamiast zamiast tej tej betlejemskiej betlejemskiej czerwona czerwona gwiazda gwiazda nad nad nami. nami.
Historia o znaczeniu przełomowym. Z jednej strony jest lustrem, w którym rozpoznać można stosowane do dzisiaj argumenty i sposoby działań komunistów, wczorajszych i dzisiejszych dopowiem. Z drugiej strony są ikoną i wzorem dla kolejnych pokoleń, które szukają źródeł swojej tożsamości. Młodzież zmiętnego stanęła po stronie wartości płynącej z krzyża, rozpoznając fałsz ideologii komunistycznej i jej nowomowy. Przeczuga. Świat złym jest wszak wybrukowany. Gdy czarna rozpacz mnie ogarnia, że tylko głową bić o ścianę. Nie zdejmę krzyża z mojej ściany.
gdy nie wiem, którą wybrać drogę. A wokół czyha pokus wiele. Życie wydaje się tak krótkie, że same pragnę mieć niedzielę. Wiem, że byś oddał za mnie życie. Może zacznę od tego, że modlitwy na różańcu nauczyła mnie mama. Trzeba też powiedzieć, że byliśmy no, zwykłymi uczniami, no, którzy starsi, młodsi, ale tacy, którym się pewnie zdarzało i może wino gdzieś wypić w parku, czy zapalić papierosa. A tutaj była właśnie cisza, skupienie i po prostu modlitwa. Był ten duch modlitwy. Także różaniec w ogóle w moim życiu niejednokrotnie okazało się, że był taką siłą i w ogóle wypowiadanie go miało taką moc, że człowiek w taki ludzki sposób by pewnie nie mógł sobie wyobrazić, że tak może działać. Ojciec ucznia. Dla dobra naszych dzieci niech szkoła walczy z nałogami u młodzieży, alkoholem i narkotykami, a nie z krzyżem. U mnie w zakładzie na każdym wydziale wisi krzyż i pracują tam większe figury niż pan i mają szacunek do krzyża. Ojciec uczennicy, jak panu nie wstyd szarpać, popychać, rozpędzać dzieci, które stały, modliły się i śpiewały? Czy człowiek wykształcony nie zna innych metod pedagogicznych, tylko posługuje się krzykiem i pałką? Jesteśmy dumni z postawy naszych dzieci. Matka uczennicy, oddaliśmy z pełnym zaufaniem dzieci pod opiekę w szkole, a pan nasłał na nich ZOMO jak na chuliganów. A przecież nikt wcześniej nie miał zastrzeżeń do ich zachowania. Ojciec ucznia, 1000 lat stoi krzyż na polskiej ziemi, a my mamy zaprzeć się go, bo pan tak sobie życzy. Krzyżu samotne, kapliczko przydrożna, azylu przegranych, ubogich i możnych. Za twoją to sprawą, gdy łaski nam trzeba, modlitwy żarliwe trafiają do nieba. Przez przodków stawiane na chwałę dla Boga, przez głupców obśmiane, burzone przez wroga, wznoszone rękami najkorniej wierzących, by nieść ukojenie potrzebującym. Kapliczko przydrożna, krzyżu na rozstajach, pociecho strapionych, co szczęścia nie znają, gdy płoną świątynie i wróg staje w progu, nadzieja ostatnia na rozmowę z Bogiem, to przy was klękamy, gdy znikąd pomocy, błagając o łaskę, wyrwanie z niemocy. Panienko Najświętsza, Chrystusie kochany, zmiłuj się, zmiłuj się, zmiłuj nad nami. Pamiętasz, panienko, wichrami targana, kolumny żołnierzy ciągnące nad ranem?
Żegnali się krzyżem i modlili skrycie, w Twe ręce oddając swoje młode życie. Nie jeden najeźdźca, ilu ich nie zliczę, traktował Cię w krzyżu jak kat szubienicę i wierzył, że ciężar tej zbrodni Cię złamie. Ty stoisz tu nadal, on odszedł w niepamięć. Papliczko przydrożna, krzyżu na rozstajach, pociecho strapionych, co szczęścia nie znają, gdy płoną świątynie i wróg staje w progu, nadzieja ostatnia na rozmowę z Bogiem, to przy Was klękamy, gdy znikąd pomocy, błagając o łaskę, wyrwanie z niemocy. Panienko Najświętsza, Chrystusie kochany, zmiłuj się, zmiłuj się, zmiłuj nad nami. Kapliczko samotna, krzyżu przenajświętszy, to przy Was przystaje i złodziej, i pielgrzym, by Stwórcę przebłagać za zło, co się stało. Opoką jesteście i konfesjonałem. Ja nie wiem, co będzie, gdy Was tu zabraknie, kto wesprze cierpiących w godzinie ostatniej. Kapliczko przydrożna i samotny krzyżu, za Waszą to sprawą ku niebu nam to rozumiem, że oni po prostu nie rozumieją historii Polski, wiary, krzyża, kompletnie nie rozumieją i nie rozumieli. Zresztą, no, dziś to mogę, bo jestem, może mogę to powiedzieć, bo kiedyś tego też nie pojąłem, ale dzisiaj to pojąłem, że Polska to jest jedyny kraj, chyba jedyny kraj, którym aktem założycielskim jest chrzest. Przyjęcie chrztu i mamy państwo w zasadzie, tak, od tego momentu. Czyli ten krzyż to jest początek naszej państwowości. Właściwie to pod tym znakiem Polska, to co pisali nasi poeci, Polska jest Polską, a Polak Polakiem. I to jest tak, że to jest po prostu, my jesteśmy wpisani w historię krzyża. Nie wiem, co jutro przyniesie los, pomiędzy nami budujemy most. Zwycięży dobro, stanie się tak, tylko pod krzyżem Polski to znak.